Całkowite bezpieczeństwo jest udziałem tych, którzy schronili się w arce. Noe nie obawiał się fal sądu Bożego. Czemuż miałby zaprzątać sobie nimi głowę? On wiedział, że tryskały z niepohamowaną mocą, podczas gdy on sam niesiony był na tych samych falach w górę, w bezpieczną strefę pokoju, gdzie nic nie mogło mu zagrozić. Z przepełnionym pokojem sercem dał ponieść się tym falom, które przyniosły sąd na wszelkie ciało. Przez samego Boga został zaniesiony w bezpieczne miejsce i mógłby zawołać wraz z apostołem: jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? List do Rzymian, 8 rozdział, 31 werset. Sam Pan Jezus Chrystus kazał mu wejść do arki z całym jego domem. Gdy tylko to uczynił, gdy wraz z całym domem wszedł do arki, czytamy w Słowie Bożym, i zamknął Pan za nim. Od tego momentu wszyscy, którzy przebywali w arce, byli bezpieczni. Pan zamknął drzwi, a bez jego przyzwolenia nikt nie mógł wyjść z arki, ani też do niej wejść. Arka miała tylko jedne drzwi i jedno okno. Pan sam zamknął swą mocną dłonią drzwi, pozostawiając Noemu znajdujące się wysoko poza jego zasięgiem okno, przez które patrzeć mógł jedynie w górę, skąd przyszedł Boży sąd. Okno to utwierdzało go w przekonaniu, że dla niego nie ma już sądu. Umieszczone pod dachem arki okno pozwalało wyratowanej rodzinie spoglądać jedynie w górę. Nie mogli widzieć ani szalejącego żywiołu, ani śmierci, ani spustoszenia, które przyniosła ze sobą woda. Pomiędzy nimi a budzącym grozę kataklizmem znajdował się Boży środek zbawienia, żywiczne drzewo. Nie wiem, czy jest jakieś inne zdanie, które w tak piękny i zdecydowany sposób wyrażałoby pewność i bezpieczeństwo stanowiska wierzącego, jak to treściwe zdanie. I zamknął Pan za nim. Któż mógłby otworzyć to, co zostało zamknięte przez Boga? Noe znajdował się na najbezpieczniejszym miejscu, jakie tylko istniało, na które zaprowadzić go mógł jedynie Bóg. Żadna moc aniołów, ludzi czy diabła nie byłaby w stanie wyłamać drzwi arki i otworzyć drogę szalejącej masie wód. A dlaczego? Ponieważ zostały zamknięte przez tę samą rękę, która otworzyła upusty niebios i pozwoliła, aby trysnęły z niego źródła otchłani. O Chrystusie czytamy, że jest tym, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Objawienie, 3 rozdział, 7 werset. On trzyma w swej ręce również klucze śmierci i piekła, jak mówi nam objawienie 1 rozdział 18 werset. Nikt nie może przejść bez jego przyzwolenia przez bramy grobu lub też je opuścić. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi, jak świadczy nam Ewangelia według Mateusza 28 rozdział 18 werset. Bóg dał go za głowę nad wszystkim Kościołowi, jak poucza nas list do Efezjan, 1 rozdział, 22 werset. I w nim wierzący jest doskonale bezpieczny. Któż mógłby targnąć się na Noego? Jakaż fala mogłaby wedrzeć się do arki, która od wewnątrz i od zewnątrz zalepiona była szczelnie smołą? Tak samo jest i dzisiaj. Kto może skrzywdzić tego, który we wierze schronił się pod krzyżem?
Każdy wróg wierzącego został na zawsze poskromiony. Śmierć Chrystusa zwycięsko odparła wszelki zarzut, a Jego zmartwychwstanie jest wyrazem nieskończonego upodobania Boga w Jego ciele, w Jego dziele, w Jego wykonanym raz na zawsze dziele. Gdyż na podstawie tego właśnie dzieła Bóg może nas przyjąć, nie ujmując przy tym nic ze swojej sprawiedliwości i świętości, które muszą osądzić grzech. Dzięki temu dziełu możemy zbliżać się do Niego pełni ufności. Po zabezpieczeniu drzwi arki, swą własną ręką Bóg pozostawia wierzącemu okno, powód do nieopisanej radości. Jest to obraz szczęśliwej i świętej społeczności z tym, który ocalił nas przed nadchodzącym gniewem i uczynił dziedzicami przyszłej chwały. Piotr mówi o takich, którzy są ślepi i krótkowzroczni i zapomnieli, że zostali oczyszczeni z dawniejszych swoich grzechów. Tak poucza nas drugi list Piotra, 1:9. Jest to godny pożałowania stan i skutek zaniedbania pielęgnowanej przez modlitwę społeczności z tym, który na zawsze zawarł nas w Chrystusie. Te zaryglowane drzwi mają nam wiele do powiedzenia. Przyjrzyjmy się krótko sytuacji tych, którym Noe tak długo zwiastował sprawiedliwość. Z pewnością ci ludzie z przerażeniem patrzyli na oddalającą się arkę, unoszącą się powoli na wodzie, gdyż drzwi zostały zamknięte. Dla tych ludzi dzień łaski bezpowrotnie minął. Ta sama dłoń, która zamknęła Noego w środku arki, zostawiła ich na zewnątrz. Ci, którzy znajdowali się poza arką, tak samo niewiele mogli wskórać, żeby znaleźć się w środku, jak ci, którzy rzeczywiście byli w środku, by wydostać się na zewnątrz. Jedni byli bezpowrotnie zgubieni, inni bezpowrotnie cudownie ocaleni. Zarówno cierpliwość Boża, jak i świadectwo Jego sługi zostały całkowicie zlekceważone i podeptane. Sprawy doczesne pochłonęły całą uwagę tych nieszczęśników. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Tak świadczy nam Ewangelia według Łukasza, 17:27. Rzeczy te nie były złe same w sobie. Zło nie tkwiło w ich zajęciach, lecz w tych, którzy się nimi zajmowali. Wszystkie te czynności mogły odbywać się w bojaźni Pana i ku chwale Jego świętego imienia, gdyby tylko czynione były z wiarą. Niestety tak nie było. Słowo Boże zostało odrzucone. Bóg zapowiedział sąd, ale ludzie nie dali Mu wiary. Mówił o grzechu i zepsuciu, ale nie dali się przekonać. Mówił o ratunku, ale oni nie chcieli o nim słyszeć i nie zważali na niego. Byli pochłonięci swoimi własnymi planami i przemyśleniami, a dla Boga nie znaleźli czasu ani miejsca. Zachowywali się tak, jakby cała ziemia została na zawsze oddana im w dzierżawę. Zapomnieli o pewnym, nadzwyczaj ważnym zastrzeżeniu. Stracili z oczu poważne, aż do. Całkowicie wykluczyli Boga. Wszelki twór myśli ich serc był ustawicznie zły. I dlatego nie potrafili uczynić nic dobrego. Ich myśli, słowa i czyny obracały się nieustannie wokół nich samych. Kierowali się swą własną wolą i w ten sposób zapomnieli o Bogu.